Hej, 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 moje bagietki! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj zrobię challenge polegający na wbiciu jak największej ilości awards w ciągu pół godziny. Jeśli jesteście ciekawi, jak mi pójdzie, zapraszam do oglądania. Zaczynajmy! Zanim jednak zaczniemy odcinek, chciałabym podziękować za kolejne 6 VIP-ów osobom o nikach. Niebieska kocica 10, iPhone 6SS SSS, Julciak 693, Twój Normal Person, Pechowy Koteczek oraz Amela 2016. Wszystkich Was oczywiście dodałam do znajomych. Tak więc ja aktualnie znajduję się na koncie o niku, jak widać, Awards Challenge. Jest to konto nowo założone specjalnie na potrzeby tego odcinka. No i teraz może przejdźmy do zasad tego challenge'u. Po pierwsze, musi się on odbywać na nowo założonym koncie, gdzie na starcie będziemy mieli 2000 Star Coins. Później w trakcie trwania challenge'u możemy dorobić, ale na starcie musimy mieć 2000. Po drugie, nie używamy do tego challenge'u VIP-a, ponieważ jak wiadomo, VIP odblokowałby nam możliwość zdobycia dużo większej ilości awards, co by było już zbyt łatwe. No i po trzecie, mamy na wykonanie tego challenge'u pół godziny. Dobra, ja może się tutaj rozeznam nam wśród tych awardów, jakie one w ogóle są do zdobycia. 12.51, proszę bardzo, na screenie widać. Więc tak, moją taktyką na zrobienie tego challenge'u jest projektowanie dużej ilości ubrań i w ten sposób będzie mi się nabijało osiągnięcie najlepszy projektant, przy czym przy okazji będzie się nabijało osiągnięcie z bluzkami oraz z innymi ubraniami, w zależności co będę projektować. Więc wchodzimy sobie w Design Studio i na początek będziemy projektować same bluzki. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że skoro zaczęłam challenge o 12.50, to challenge kończy się o 13.20, żeby było równe pół godziny. O, już tutaj nam wskoczyła dwójka, zobaczmy co nam się wbiło. Mamy 10 na 5 topów, czyli tutaj mamy jedno osiągnięcie, a tutaj mamy jedno osiągnięcie za 6 na 5 projektów. Teraz myślę, że będziemy dobijać te koszulki do 20, więc jeszcze 10 muszę zaprojektować. I tym sposobem udało nam się wbić kolejny award. O nie, zrobiłam 21 zamiast 20. No dobra, taki mały fail. Oprócz tego mamy również tutaj ten award i brakuje jeszcze 3 rzeczy do 20. Więc teraz nie będziemy już tutaj do 50 bluzek lecieć. Raczej bym tutaj poszła teraz w spodnie i zaprojektowała 20 par spodni, żeby nam się zapełniły te 2 osiągnięcia. Godzina 13.04, minęło 14 minut challenge'a, zobaczmy ile nam się tutaj udało awardów zdobyć. 2 awardy za najlepszego projektanta, 2 awardy za posiadacz odlotowych spodni, 2 awardy modny topper oraz 1 award za jet setter. Kup za 2000 Star Coins nam tutaj się również wbił, więc jak na razie mamy 7 awardów zdobytych w 15 minut. Zobaczmy, czy dałoby się tu jeszcze coś wbić. Kup 5 rzeczy. Kupmy 2 muchy, tak do sprawdzenia. Nie liczą się muchy, dlaczego? Straciłam 70 Star Coins, no dobra, trudno. Te krasnale są dla VIP, więc też nie. Stwórz film posiadający jedno świąteczne tło. To by można było zrobić, tylko zobaczmy ile kosztuje to świąteczne tło. 350 Star Coins jedno kosztuje. Dobra, to by może się dało zrobić, więc wejdę tutaj w High Score, spróbuję jak najszybciej zdobyć Star Coinsy na zwierzakach. Jest godzina 13.13, 7 minut do końca challenge'u. Mam tutaj, jak widać, 398 Star Coins, więc kupmy sobie to najtańsze tło już. Oczywiście w międzyczasie zaczęła mi mama pod drzwiami
wchodzić, więc straciłam jakieś 2 minuty po prostu na czekaniu, aż ona przejdzie. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, jeśli doliczę sobie 2 minuty do czasu. No nie, ten challenge się nie zaliczył. To jest żałosne. Straciłam StarCoins tylko bez sensu. Obejrzyj i oceń 10 filmów. Może to się uda zrobić. Mam 6 minut, dobra. Jejku, dobra, już jest 13:23. Spójrzcie sami, o. Zobaczmy, ile mi się udało tych awardów wbić. Jejku, 2 filmy zabrakło, żeby zrobić ten award. A tak mnie to boli. No, niestety tutaj fail. Tutaj mamy 2 osiągnięcia w najlepszy projektant. Natomiast w zakupach dość sporo się tego nazbierało i na szczęście zaliczyło mi się osiągnięcie Zimowa Kraina. Mamy również osiągnięcie Jet Setter, 2 osiągnięcia w Modny Toper oraz 2 osiągnięcia w Posiadacz Odlotowych Spodni. W tym odcinku udało mi się zrobić 8 osiągnięć w ciągu pół godziny. Wydaje mi się, że to jest tak czy siak imponujący wynik. Jeżeli ogląda mnie jakiś youtuber i chciałby również nagrać ten challenge, to ja zapraszam, możecie pobić mój rekord. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jeśli Wam się podobał ten filmik, subskrypcję. Do następnego i pa, 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 pa.